Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i z racji tego, że mamy nowego skina, to nowa seria i pierwszy odcinek tej serii musi być przesunięty w czasie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wieczorem będzie ten odcinek, ponieważ już mam dużo materiału naprawdę nagranego i jest to seria, gdzie prosi, uczą mnie, a także was grać w Fortnite'a i pierwszy odcinek jest naprawdę z mega gwiazdą polskiej sceny, z Livestarem. Kto nie zna, ten pozna, kto zna, ten wie, że jest to mega kozak. I teraz tak, to jest sprawdzenie kupisz. Dlatego czekamy na odcinek wieczorem, a sprawdzenie kupisz jest teraz. Okej, okay, mamy nowego skina. Ciemny strzelec, skin za 800. I wydaje mi się, że pytałem trochę czatu. Na początku ten skin mi się nie podobał. Druga sprawa, jest to skin za 800, czyli jeden z takich tryhardowych skinów. Zazwyczaj te za 800 są tryhardowe, albo jakieś tam fikuśne, takie jak z tych Halloween i tak dalej, mieliśmy za 800. Które to były skiny? O, tak jest ze świąt, taki za 800, no to już nie jest taki tryhardowy, ale okej. Okay. Reszta tryhardówki i to jest nowy skin, który wydaje mi się, że jest tryhardowy, ładny przy tym, ponieważ ma zupełnie inny model postaci. Wydaje mi się, że najgorsze w nim jest to, że ma tą kamizelkę taką kuloodporną, ale tak to jest spoko. I teraz tak, do skina mamy zbierak. Bardzo, bardzo, bardzo prosty zbierak, aczkolwiek bardzo mi się podoba w tej prostocie coś jest. Za 500. Do tego mamy lotnię. Lotnię jeszcze nie widziałem w grze, dopiero ją kupiłem przed chwilą. Zobaczymy. I pamiętajcie, że jeżeli kupujecie skiny, to oczywiście z kodem Paczol. Tym kodem tutaj. Bardzo fajnie się prezentuje ten kod. Zmieniłem go z Paczol YouTube na Paczol. Okej, okay, lotnia też jest za 800. Lecimy sobie na plac zabaw. Bierzemy bez backblinga. Też katana teraz jest mój ulubiony bugbling, więc mogłem z katana, ale okej, okay, bez bugblinga. Skin bez bugblinga, więc pokazuję bez bugblinga, potem pokażę bugblingi. I teraz tak, o co chodzi w tej nowej serii? Nowa seria będzie polegała na tym, że możecie typować, ale to jeszcze nie w tym odcinku, tylko będę wam mówić. Prosów, których byście chcieli zobaczyć na odcinku. Typu... W sumie nie będę wam mówił typu kto, bo sami wiecie, kto jest prosem, kto nie, więc możecie sami pisać w komentarzach. Sobie już pod tym odcinkiem też możecie pisać, bo będziemy do takiego odcinka trzeba się przygotować, namówić tą osobę, że ze mną nagrała, wiecie, tak i tak i tak. Livestar, powiem szczerze, przekazał mi mega, mega dużo informacji, mega świetnych, które wam się przydadzą. Jest tam o budowaniu, o trenowaniu aima i tak dalej, naprawdę mega świetnych dużo informacji, które naprawdę, powiem wam szczerze, że po tym jak graliśmy, no dobre 5 godzin. Okej, okay, zaraz wam dokończę. Co się stało? Okej, okay, coś się zbugowało, nie wiem czy to widzieliście. Ale tak jakby lotnia... Aha. Już rozumiem co chodzi. Mam po prostu ponowne rozkładanie lotni na tym? Nie. Niemożliwe. Ale lotnia, powiem wam tak. Jest fajna. Naprawdę. Rozkłada się takim dziwnym dźwiękiem. Ale potem jest cicha, nie jest taka mega głośna. Widzicie? Rozkłada się głośno, ale potem już cicho tak działa. Jest naprawdę ładna ta lotnia. I ten dźwięk jest dziwny. Ten dźwięk jest mega dziwny. Jeżeli chodzi o zbierak, fajny głos. Fajny głos ma. Zbierak jest zwykły, prosty. Powiedziałbym nawet, że tryhardowy, ale pewnie będziecie mnie wyzywać, że cały czas mówię, że tryhardowe, tryhardowe, tryhardowe. Więc nie mówię. Zbierak jest fajny, prosty po prostu. Naprawdę zbierak za 500, jeden z lepszych mi się wydaje. Naprawdę. Pewnie będziecie pytać, kosa z Halloween teraz nie ma dźwięku. Dlaczego? Dlatego, że się zbugowało. Epic Games już dał informację, że to naprawi. To nie jest tak, że po prostu cofnęli dźwięk kosy. Nie. Będzie miała ten dźwięk, co miała wcześniej. Co do skina. Skin na początku mega mi się nie podobał. Ale jest fajny. Jest fajny. Naprawdę skin jest duży, nie jest gruby, skin jest naprawdę fajny, bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że będę nim częściej grał, ale też nie bierzcie mnie tak za słowo, ponieważ bardzo mi przypomina zamaskowaną gwiazdę. Zamaskowana gwiazda była takim skinem, który na początku mega na mnie zrobił wrażenie, a teraz nikt nim nie gra. Nie wiem, czemu tak jest. Naprawdę mega na mnie wrażenie. Ej, czemu tu nie ma broni, żeby pokazać co i jak? Dobra, dajcie mi jakąś broń. Może być MK. Teraz tak, no to skin typowo tryhardówka.
Nie będzie przeszkadzać, jest czarny. Głowa nie jest mega, mega, mega świecąca, ponieważ... Znaczy, świecąca, jest jasna, ale nie jest taka mega, którą będzie widać mega z daleka. Według mnie skin jest fajny. Warty za 800, warto go kupić. Oczywiście pamiętajcie, że z kodem Patchol. I co, lecimy do magblingów. Trochę jednak matwałem w tym odcinku, ale jest tyle informacji, które chciałbym wam przekazać, że... Naprawdę, aż ciężko. Naprawdę jest bardzo dużo informacji, które chciałbym wam przekazać. Ale zobaczycie odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek z Livestarem będzie dzisiaj wieczorem albo jutro rano. Więc mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem się wyrobię. Dobra, tu nic nie mam, tu nic nie mam. Backblingi. Skin, tryhardówka, backblingi. Ej, to fajnie pasuje, patrzcie. A to jest od Zenita. Backblingi większość będzie pasowała, ponieważ to jest skin tryhardówka, który jest jeszcze koloru czarnego, do koloru czarnego, o tarcza fajnie, do koloru czarnego większość jeszcze pasuje, chociaż ten skin jest w takim nowoczesnym stylu. Więc myślałem, że tarcza nie będzie pasować, aczkolwiek zauważyłem, że tarcza pasuje świetnie. Tutaj lecimy, nie, to już było, tutaj lecimy. Większość backblingów, naprawdę, nawet skrzydła, powiem wam szczerze, że świetnie. O, kokardka, mega wygląda. Dalej, co mamy, to. Katana sztos, aż sobie ją zaraz zapiszę, żeby grać tym skinem z kataną. I teraz, w czym jest problem, dlaczego jak oglądacie moje live'y, mam nadzieję, że oglądacie oczywiście, ja nie gram większością skinów, dlatego, że to się nudzi. Właśnie miałem wam o tym powiedzieć. Skiny jak kupujecie, to dziwny pingwin. Skiny jak kupujecie, to bardzo, bardzo szybko się nudzą. Często jest tak, że wybieracie sobie jednego skina, którym gracie bardzo często, i to jest taki wasz skin ulubiony, powiedzmy jakiś skin taki do tryhardu, do grania, nie do grania i tak dalej. Po prostu skin, którym często gracie. Często jest tak, że sobie wybieracie takiego skina i to jest spoko. Ale wydaje mi się, że ten skin może mi się znudzić. Chociaż teraz mega, naprawdę mega jest świetny. Dlatego zawsze wam mówię, żebyście jak kupujecie skina, decydujcie sami. U mnie tylko możecie zobaczyć, jak to wygląda, poznać moje zdanie, ale decydujcie sami, czy wam się podoba, czy nie. Według mnie ten skin jest świetny. Naprawdę, 8 na 10 daje. Do tego... Czekajcie, skin. Do tego oczywiście mój ulubiony backbling, katanka. Katanka jest sztosem. Jeszcze to jest z karnetu, naprawdę świetny backbling. Według mnie ten skin jest super. Do tego ten zbierak też jest świetny. Ale lotnie czym zmienił? Może być ta lotnia w sumie. Ale bym zmienił pewnie na parasolkę taką. Czarną albo jakąkolwiek inną. Setny level możemy się pochwalić. Taniec najlepszy bambikowy. I to wszystko. W takim razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj suba, łapkę w górę i piękny komentarz. I wpiszecie kod Patchol w sklepie, żeby mi wesprzeć, jeżeli chcecie. Oczywiście to jest wasza decyzja. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, kod Patchol w sklepie. Dziękuję wam bardzo za to. Do zobaczenia, widzimy się na live'ach. I pamiętajcie, że niedługo będzie ten odcinek. Do zobaczenia, cześć.